Dzień dobry, dzisiaj pani Agata Romanik jest naszym gościem. Dzień dobry. Cały czas widzę kocią szajkę wszędzie i zastanawiam się, gdzie pani mieszka, czy w Cieszynie, czy w Warszawie. Gdyby pani mogła wytłumaczyć ten fenomen, to byłbym wdzięczny. Trochę mieszkam dwoma łapami, a przednimi pewnie mieszkam w Cieszynie, a dwoma tylnymi w Warszawie. Nie, tak na serio mieszkam na stałe w Warszawie, ale mam też mieszkanie w Cieszynie i staram się być w Cieszynie jak najwięcej, a daj Boże docelowo całkiem na zawsze. Więc jestem w takim trochę rozkroku póki co. A ten Cieszyn się pojawił w związku z jakimiś naukowymi doświadczeniami, czy po prostu była pani kierowana jakąś wielką energią z tego miasta bijącą? Sentymentem tak naprawdę, ponieważ moja rodzina mojej mamy pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, moja babcia się urodziła w Cieszynie, moja prababka urodziła się w Jabłonkowie i przez wiele lat moja rodzina miała dom letniskowy w Wiśle. I przyjeżdżałam tam jako mała dziewczynka, a jak byłam grzeczna, to zabierali mnie do Cieszyna na lody albo po czeskie kredki. Ale nie byłam w Cieszynie przez pewnie 30 lat i w końcu w środku pandemii przyjechałam gnana jakimś takim właśnie sentymentem, a wzięło się to stąd, że ja po prostu opowiadałam dzieciom bajki improwizowane w internecie. Jedna z tych bajek zupełnie mój mózg podświadomie podsunął mi Cieszyn. Jak już ją opowiedziałam, to pomyślałam sobie, a trzeba wrócić po tych wielu latach i zobaczyć, co się w mieście zmieniło. No i wróciłam i tak się zakochałam, że jesteśmy 3 lata później, a ja już się od Cieszyna nie mogę uwolnić. I pisze pani też w Cieszynie coś na pewno. Tak. Tak. Mam te swoje poddasze w starej kamienicy z ogromnym biurkiem i część kocich szajek i innych moich tekstów powstała właśnie tam. Zresztą będę w Cieszynie za 1, 2, 3 dni. O, no to dobrze, a to z jakiej okazji? Teraz z kolei z okazji premiery kolejnej części kociej szajki, więc mam spotkania z czytelnikami, będę podpisywać książki, no i też tak, o, złapię pewnie chwilę dla siebie. A w chwilach, w których pani łapie ten czas dla siebie, to jak pani odpoczywa? Bardzo często leżę z moimi synami nad Olzą, oni grają po czeskiej stronie w piłkę, a ja leżę na trawie i czytam książki. I czasami udaję się na jakieś spacery, mikrospacery górskie, bo mój młodszy syn jeszcze nie jest takim zapalonym piechurem, więc to są raczej takie wyprawy na Czantorię, przez Soszów, na Stożek, a nie jakieś wielkie trekkingi. Bardzo lubię po prostu siedzieć na rynku i patrzeć, jak ludzie przechodzą, albo w Café Presso przy Różowym Jeleniu i patrzeć się na czeską stronę. Więc właściwie po prostu moja prababka Stefa, właśnie ta ze strumienia, zawsze mówiła, chodź na przechadzkę. I to jest coś, co bardzo wcześniej lubię. Warszawa jest miastem, które zupełnie nie sprzyja chodzeniu. No wszyscy się raczej przemieszczają albo autostradą, albo wisłostradą, albo metrem, albo czymś. A Cieszyn zachęca do tego, żeby po prostu przejść się. I to właśnie jest chyba moja ulubiona rzecz do roboty w Cieszynie. I przy okazji łączy się też z tym, że pani jest socjolożką, bo przechadzka gdzieś no, sprawia, że możemy się baczniej przyglądać temu społeczeństwu. Tak. I co pani tak, widzi? Wiem, Szymborska powiedziała kiedyś o Cieszynie podobno, że tutaj ludzie częściej patrzą sobie w oczy. Nie wiem, czy to jest prawda, ale na pewno jest ten element większej spójności społecznej ze względu na wielkość miasta, ale też na jego trwałość tkanki miejskiej, ale też trwałość samej społeczności, że oczywiście były migracje z i do miasta, ale nie tak duże jak na ziemiach zachodnich na przykład. W związku z czym widzę to, że ludzie się znają od lat, nie znają się od pokoleń, mają podobne nazwiska. Są i niesnaski oczywiście zapewne, ale ta spójność społeczna jest czymś, co się rzuca w oczy jako pierwsza i jest dla mnie czymś no, też niezwykle cennym. Ale przechadzam się głównie po to, żeby znaleźć nowe miejsca, gdzie mogę kocią szajkę wysłać. No bo tych tomów już powstało 6, teraz premiera 7, no więc no, nie mogą cały czas obozować na wzgórzu zamkowym albo przy studni trzech braci, więc muszą gdzieś myszkować nomen omen po nowych zakątkach, więc też po to mi to jest. A jeżeli tak spojrzę na panią jako osobę, która jest i związaną z nauką, i z literaturą, i z tym naszym Cieszynem, jakie pani ma wartości? Co pani przyświeca w życiu? Co dla pani jest ważne? Ja wie pan, przez wiele lat byłam harcerką i mój starszy syn jest harcerzem też i wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą dla mnie w życiu i dla moich dzieci, też się staram je wychować, jest jakiś rodzaj braterstwa, wspólnotowości, uważności na drugiego człowieka,
I tym się przede wszystkim kieruję. I też dlatego ta szajka została powołana do życia nie jako szajka złodziei czy łobuzów, ale jednak grupa, która pomaga nie tylko rozwiązać zagadki kryminalne, ale też pomaga starszym, pomaga chorym, pomaga tym, którym gdzieś się mniej poszczęściło w życiu. I czy to jest stary, niewidomy pies, czy to jest ktoś inny, czy to kot, którego trzeba adoptować, no to jest coś takiego, co jest taką moją chyba gwiazdą północną w życiu, która mnie prowadzi jako osobę i też jako pisarkę. A Pani najbliższe plany, marzenia? O, najbardziej to chciałabym się na stałe przyprowadzić do Cieszyna, ale jeszcze to nie jest możliwe ze względu na moich synów, którzy też uczą się w Warszawie, ale zabrałam się do pisania powieści dla dorosłych i to jest teraz coś, co mnie bardzo zajmuje. A moim marzeniem w kontekście też literackim Szajki i Cieszyna jest, żeby Szajka zyskała poza książkowe życie. Już szykuje się premiera teatralna w Toruniu. Mam nadzieję, że kiedyś też w Cieszynie ten spektakl zawita. Marzy mi się serial Kociej Szajki, musical, o którym rozmawiamy z Teatrem Warszawskim z kolei. No a w samym mieście trasa Kocich Cieni. Czekamy tutaj na zgodę konserwatora, tak żeby dzieci mogły przyjechać do Cieszyna i przejść się tymi kocimi śladami, bo miasto jest tak piękne, że chciałabym bardzo, żeby ci, którzy przyjeżdżają, no nie zostali tylko właśnie na rynku i nie poszli głęboko w dół, tylko poszli gdzieś dalej, więc to poza papierowe i poza książkowe życie Kociej Szajki jest teraz dla mnie czymś najważniejszym. A naukowe sprawy? Naukowe sprawy, ja już nie rozwijam się specjalnie naukowo, uczę trochę studentów, ale nie planuję już robić kariery profesorskiej, w związku z czym na szczęście nie jestem już związana, na szczęście mówię, też na inny mój temperament, na innej uczelni. Nie jestem już związana z żadnym uniwersytetem na stałe, więc wybieram sobie kogo i czego uczę. W tym semestrze mam przerwę od wykładów, oprócz zupełnie sporadycznych wykładów dla młodych reporterów, których tutoruję. Ale od tego trochę odpoczywam. Dobrze, to czego Pani życzyć na koniec? Oprócz tego spełnienia tych marzeń, które były wymienione wcześniej, czyli właśnie tej kociej szajki, która będzie żyła swoim życiem, nie tylko tym papierowym, literackim, ale żeby Cieszyn żył też kocią szajką. Jeszcze bardziej, nie wiem, czy to jest możliwe. Nie, no mam nadzieję, że tak. No ciągle są nowe pokolenia cieszyniaków. Proszę mi życzyć, żeby w tym roku magnolie na mojej ulicy nie zmarzły, bo w zeszłym roku pędziłam na łeb na szyję z Warszawy, żeby je zobaczyć, a był tak zimny maj, że one wszystkie zbrozowiały. Więc niech będzie nam, niech niedługo będzie piękna wiosna i magnolie w Cieszynie najpiękniejsze. To są życzenia tym bardziej przyjemne, że zaczęła się jesień, więc faktycznie tak. Życzmy sobie tej szybkiej wiosny i ciepłej, żeby magnolie nie zmarzły. Tak, Agata Romaniuk na była to naszym się. gościem. Dziękuję Pan, bardzo. Do bardzo, zobaczenia. bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.